i na msze. Tutaj ci Rosjanie mogliby na msze, bo wiesz, nawet widziałam, proszę Państwa, wczoraj w dworcu centralnym, czy na dworcu centralnym, proszę Państwa, w poczekalni, siedział jeden ruski, drugi ruski i gadał, że to ludziom ucho więdło. Gada, nawija po rusku. Po co to siedzieć tam na dworcu centralnym? No, ale proszę Państwa, po co to siedzieć na dworcu centralnym? Ale okazuje się, że iglica Pałacu Kultury Stalina i Lenina ateistycznego przyciąga wszelkich komuchów, dzieci komuchów, młodych, starych, takich, wsiakich, owakich, i dlatego oni tam na centralnym, bo przecież dookoła Pałacu Kultury Stalina i Lenina i tej iglicy to jest pełno takich budynków, gdzie komuchy mogą siedzieć, tych szpiegów NKWD i TP jest tak dużo, że ta Polska to jeszcze musi trochę powalczyć. Bardzo skutecznie już wywalczyła. Teraz trzeba zwalczyć lichwę, profi kredyt, tak to finanse, cross finanse, a ASA i nie wiadomo co jeszcze, proszę, nawet tu właśnie w Warszawie mogą siedzieć, proszę Państwa, od Szachrai, a ASA, która myślała, że znalazła ananasa. Nie ma. Teraz, proszę Państwa, zęby szczerzy Ziobro na te lichwiarskie. Obiecał firmy pożyczkowe, że się tym zajmie. I dziadów wywalić. No wywalić po prostu z tej pracy, bo przecież my nie jesteśmy złośliwi. My przecież nikomu śmierci nie życzymy, no w sensie wywalić. Ukarać, jak ktoś pracował. Proceder brania na lichwę jest do 3 lat więzienia. I to nie byli ludzie niepełnosprawni, to nie byli ludzie jacyś tam chorzy psychicznie, tylko to byli ludzie świadomi, tak jak i faryzeusze i saduceusze, świadomie zlekceważyli Boga Jahwę. Dlatego Bóg w roku 70 zniszczył teokrację żydowską. Zniszczył w tym sensie, że normalnie łuk Tytusa postawili tam, nawet ze świątyni pokazują przedmioty, wszystkie to, które były i w świątyni Salomonowej w Jeruzalem, i w ogóle w Jeruzalem, czyli aby wydrwić teokrację żydowską, która już zresztą przestała istnieć. Dlaczego? Dlatego, że już i apostoł Paweł chodził nie do swoich, nie do Żydów, bo u nich już byli niewierzący, tylko chodził do pogan. Apostoł pogan, apostoł narodu, a nie propagował starej wiary żydowskiej, bo stara wiara żydowska była tylko cieniem rzeczy przyszłych. A to, że oni nie wywiązali się z tej nawet starej swojej wiary żydowskiej, no to zostali ukarani. Śmierć, milion osób w niewoli, musieli sztyletem, 10 osoba, 9 wcześniejszych wymordować i do koziego rogu ona jako 10 na samym końcu, żeby nikt nie przeżył z Żydów,